KTG jest to badanie, które używa się w trzecim trymestrze ciąży, tak? Czyli w ostatnim etapie, zazwyczaj pod koniec tego trzeciego trymestru ciąży, czyli powyżej 30 tygodnia ciąży. I służy ono do monitorowania dobrostanu płodu. Tak jak wspomniałem, akcji serca płodu, czynności skurczowej, służy do wychwytywania sytuacji, kiedy płód jest zagrożony na przykład niedotlenieniem. I wtedy, w takiej sytuacji, jest to bardzo dobre badanie, które umożliwia nam wychwycić taki stan płodu i odpowiednio wcześniej zareagować. Dzisiaj mamy dostępne urządzenie, które wkracza w położnictwo. Mówimy tutaj o tele-KTG, które umożliwia wykonanie badania w tele-KTG, czyli kardiotokografii, badania, które monitoruje akcję serca płodu oraz czynność skurczową macicy. Możemy takie badanie wykonać w warunkach komfortowych u pacjentki w domu. Telemedycyna rozwija się coraz bardziej w różnych krajach świata i myślę, że w najbliższym czasie będzie to gałąź medycyny, która się będzie rozwijać coraz bardziej.